Witam bardzo serdecznie wszystkich fanów Formuły 1. Zapraszam na Pole Position po fascynującym Grand Prix Australii, które było tak ciekawe i tak z niespodziewanymi rozstrzygnięciami, że udało się zaprosić na ten program cały nasz skład Pole Position on de Gala, jak piszą Hiszpanie, czyli Aldona Marciniak. Maciej Jermakow, komentatorzy via Play Dobry. oraz Cezary Gutowski Dobry. F1 Vlog. Między innymi i autor zobaczcie, co dostałem w prezencie, ale i wy możecie to mieć, jeśli na przykład wejdziecie na stronę, tak? Cezary Gutowski Tak, tak, tak. tak. Yy, proszę tu, a tu w wersji makro, O, to bym sobie oprawił słuchaj w rameczki i yy, nie wykluczam, że tak zrobię. W razie czego jest jeszcze większa? Jeszcze jest jeszcze tak, większa? Tak, 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 Jest dużo rozmiar. Nie ma limitu. Ja w słuchajcie. swoim pałacu postawię, powiem. No i moi drodzy. dowiemy to wiemy, czy Michał ma pałac, czy nie? Nie. Skąd, skromnie cały czas yy, Saska Kempa. Tam nie ma pałaców. No są. <laughs> Pamiętam ile. Ale no to, akurat. No to no to nie nie jestem. Yy, nie no jestem nie. Mnie, nie. Słuchajcie, no co się wydarzyło? Yy, co się wydarzyło? Dublet Ferrari. Opowiedzcie, jak do tego doszło i czy. Yy, Karma jednak potrafi być sympatyczna, sprawiedliwa, powiedzcie. No Carlos Sainz, jak nie kibicować mu w tym sezonie, w którym taka huśtawka, tak potraktowany, wygoniony z Ferrari. Wierzę, że to jego ostatni sezon, a po prostu zamiast rzucić focha, obrazić się, najpierw podium teraz zwycięstwo lepszy od wszystkich, w tym od swojego partnera z teamu um, Szarla Leklerka. Wydaje mi się, że Karlos wyznaczy nowy trend w tym roku technologiczno-biologiczny, czyli jakby wycięcie. Tak. 400 gramów ponoć warzywa, wyrostok najwyraźniej służy kierowcy. Można rozdysponować balans. Dużo 400 gramów? No tak, jak na standardy wow. formalne, to jest naprawdę całkiem Ale aż 400 gramów. sporo. 400 gram właśnie Ważne to Byłem wyrosty? zdziwiony. Ma może nie w puknie. Carlos miał przeroś, przerośnięty, jak no, no, Wspaniały dublet w ogóle. Cudownie było oglądać dwa Ferrari na czele i słuchać hymno. To była po prostu wspaniała celebracja. Wspaniale zachował się Charles Leclerc, który został pokonany przez Carlosa i wziął to na klatę bardzo ładnie, bez żadnej jakiejś takiej żałości czy zaciskania zębów, tylko po prostu bardzo życzliwie, jak, trochę jak przyjaciel. Super, zresztą bardzo fajnie wyglądają te relacje w, w Ferrari. Z czym jak ogłoszono, że Hamilton przyjdzie do Ferrari, to też Charles się zrobił trochę bardziej serdeczny, jeszcze dla Carlosa. No i Sainz, bohater bohater tego wyścigu, bohater weekendu i trochę taki się robi cichy bohater fanów, dlatego że jeżeli na 21 ostatnich teraz wyścigów Dwa razy tylko nie wygrał kierowca Red Bull'a, i dwa razy był to Carlos Sainz. No to tutaj ciężko, <grymnie> ciężko mu cokolwiek zarzucić. Tak więc no, był to absolutnie cudowny yy, wyścig, cudowne rozwiązanie. Może nie był aż tak interesujący, jeśli chodzi o walkę do tego możemy dojść później bo moim zdaniem po trzech wyścigach możemy uznać że to nie będzie tak jak w zeszłym roku kiedy marzono że było nudno ale się dużo działo tylko raczej to jest tendencja na resztę sezonu pewnie będą ciekawsze wyścigi ale raczej będzie mniej walki to jest coś czego oczekiwano natomiast ten wynik to jest coś na co naprawdę od długiego czasu czekaliśmy tym bardziej że są głosy że wcale nie jest powiedziane że Carlos by nie wygrał gdyby Verstappen nie doznał awarii no właśnie, to jest bardzo ciekawe, zaraz o tym porozmawiamy, tylko jeszcze powiedzcie o Carlosie i o tym jego zwycięstwie. Maciej Sasquatch pyta nas, czy patrząc na formę Hiszpana, czy Ferrari nie popełnili błędu, zatrudniając Hamiltona, a jeśli już, to czy e, może nie, nie, nie wygonili tego kierowcę, którego trzeba, czy taka forma Carlosa da mu miejsce w stawce na przyszły sezon i pytanie i pytanie, gdzie ewentualnie. Carlos, wielki powrót do Red Bulla. No właśnie. To, by, to, by, to by było coś. Natomiast pytanie, czy sam Sainz by się na to zdecydował? Bo on też w sumie odszedł z rodziny Red Bulla ze względów ambicjonalnych, bo kiedy był w Toro Rosso i po raz kolejny usłyszał, że on tego awansu do głównej ekipy nie dostanie, w sytuacji, w której właściwie wszyscy dostawali. Daniel Kwiat dostał, Pierre Gasly dostał, Alex Albon dostał, generalnie patrząc w, na historię, a Carlos Sainz na tamtym etapie miał być który najdłużej zostanie trzymany w juniorskim zespole bez tego awansu do Red Bulla, no to to była kwestia ambicjonalna, to sprawiło, że w ogóle odszedł. Więc on świetnie wie jak to tam działa, świetnie wie jak się rozmawia z Helmutem Marko, jakie są relacje w zespole i pytanie czy będzie chciał jeszcze raz wejść do tej samej wody, natomiast do tej samej rzeki. Natomiast to jest... Taki, um, takie zestawienie, no, które wydaje się dla niego optymalne. Alternatywnie co? Mercedes. Nie ma wątpliwości, że w tym momencie Carlos Sainz podnosi rękę i mówi, nie, ja nie jestem średniakiem, ja jestem gościem, o którego wy musicie walczyć. Ale powiem wam jeszcze tak ostatnie zdanie do tego dołożę, że ja generalnie mimo wszystko mam problem z taką jednoznaczną oceną Carlosa, bo zeszły sezon pokazywałby, że... Um, wszedł na wyższy poziom. Były weekendy, w których był od początku wyraźnie szybszy od Leclerca. Między innymi była to Monza, co miało też znaczenie bardzo prestiżowe, biorąc pod uwagę, że to domowy wyścig Ferrari. Było to zwycięstwo w Singapurze, a potem przyszła Abu Dhabi. Które Sainz kompletnie zawalił i miało to ogromne konsekwencje dla całej ekipy, która przegrała drugie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów. No i co sobie wtedy myślisz? No, mm. jednak, jednak w tym kluczowym momencie e, Sainz zawiódł. Po czym zaczyna się kolejny sezon, i znowu to on jest na tym etapie tym, który, który błyszczy. Więc. Ja mam taki jakiś ambiwalentny stosunek do tego, co nie zmienia faktu, że samo zwycięstwo naprawdę piękne i sportowo historia niesamowita. Na konferencji prasowej Charles Leclerc mówił, siedząc obok Carlosa Sańca, że no, Carlos rozmawia tutaj z kilkoma szefami zespołów i go szturchnął Sainza, nie, nie mów takich, takich rzeczy, no ale zdecydowanie no, ma, ma teraz kolejny mocny wpis w, w CV no, i musi dobrze przemyśleć tak naprawdę, gdzie on sam chciałby, chciałby trafić, no bo on musi trochę patrzeć bardziej wybiegając w przyszłość, nie tylko na ten przyszły Sezon, ale na to, co będzie po sezonie 2026. I co byś mu doradził w tej sytuacji? Chyba bym mu nie doradzał Red Bull'a, paradoksalnie, nie? bo jakby to, że Verstappenowie chcą się, wszystko na to wskazuje, zawinąć z tego, z tego Red Bull'a, pokazuje, że oni nie mają wielkiej, jakiejś takiej stuprocentowej wiary w to, że ten zespół po 2026 roku będzie dalej zespołem dominującym. Ja, ja też uważam, że to nie jest wcale pewne. Wręcz daje dużo większe szanse Ferrari czy Mercedesowi, którzy jednak są dużo bardziej doświadczeni w kontekście budowania Jednostek napędowych. No i to też pytanie, czy Max Verstappen właśnie zostanie w, w Red Bullu, jak w odniesieniu do tego Carlos Sainz będzie chciał się zachować, czy będzie wiedział już, wykonując swój ruch, co w przyszłości będzie robił Max Verstappen. To jest wszystko mocno zagmatwane. Ja pewnie na jego miejscu próbowałbym się wbić do, do Mercedesa, gdzie też nie wiemy ostatecznie, jak to się poukłada. No Zobacz, Zawinął się stamtąd Louis Hamilton, czyli coś musi wiedzieć, tak? Tak, ma dla Luisa Hamiltona, który miał przecież fatalny, fatalny weekend. Yy, czytałem takie, yy, takie fajne podsumowanie, że był jeden gigantyczny pozytyw z tego weekendu dla Luisa Hamiltona, czyli to, że Ferrari było szybkie I, i dla niego to jest super wiadomość w kontekście, w kontekście przyszłego roku, że Ferrari po prostu jest, yy, jest szybkie i to, yy, i to widać. Ja pewnie bym celował w Mercedesa. Wydaje mi się, że to najbezpieczniejsza. Z, ze wszystkich średnio pewnych opcji, bo nie wiemy, co się stanie po 2-2-6, ale jest Audi, jest ewentualnie Red Bull, jest może Aston, jest, jest Mercedes. Wydaje się to być całkiem bezpieczna, bezpieczna przystań, no, ale to trochę jest wróżenie z fusów, trochę Trzeba zaufać jednemu czy drugiemu inżynierowi, który cię przekonuje, że nasz silnik to naprawdę będzie silnik na wysokim, wysokim poziomie. No i też yy, widziałem w hiszpańskiej prasie tam takie tytuły, że to jest zemsta Sańca za to, co mu Ferrari zrobiło, mhm. że on teraz wchodzi i mówi: Zobaczcie, zobaczcie, kogo wy z tego zespołu wyrzucacie. Może tytuł trochę, trochę przesadzony, ale tam euforia gigantyczna oczywiście u My, Hiszpanów. Czarku, co ty byś zrobił na miejscu Sańca? Mhm. Nasi widzowie też pytają: yy, Widziałem tutaj Szymon, yy, co zrobi Ferrari, jeśli tak. Carlos będzie dalej objeżdżał Leclerca. Mówiliście, że Leclerc serdeczny i tak dalej, ale no jednak co to dla niego oznacza? Czy to trochę nie jest, nie chcę powiedzieć kompromitujące, no ale czy to jest jakiś problem, że no wiesz, drugi raz objeżdża cię, jest szybszy kolega z teamu Rekonwalescent, świeżo po operacji, w ogóle nie było jeszcze przecież w czwartek pewne, że on wystartuje. Czy to trochę nie, nie, nie obciąża Leclerca? No, patrząc na reakcje widzów, Leclerc zbiera sobie jakąś taką grupę, może hejterów, nie lubię tego słowa, bo jest nadużywana, ale na osób, które bardzo nie unegować jego umiejętności. Ale jak spojrzeć czysto, po pierwsze, jak już ktoś nie widzi, jak dany kierowca jeździ, a to widać, że jednak Leclerc ma ciut więcej, polu, polu, nie, nic nie mówiąc Sainzowi, który jest świetnym kierowcą, że jednak Leclerc ma trochę więcej tej iskry bożej, no to wystarczy czysta statystyka, czyli no jednak na ostatnich ile 8 wyścigów, yy, yy, z, tam w Bach. Yy gdzie Sainz gdzieś był szybszy, ale to dlatego, że Leclerc miał problemy w Bahrainie, prawda? miał problemy z hamulcami. No to jednak, jak skumujemy wszystkie wyniki, no to Leclerc o wiele częściej startuje z wyższych pozycji i częściej dojeżdża na wyższych pozycjach na metę i zdobywa więcej punktów. Więc no tylko, że Carlos ma to w sobie, że akurat kiedy dało się, kiedy Red Bull miał słabość w Singapurze, to Sainz był lepszym kierowcą Ferrari. Zresztą też na Terze ulicznym, to było w Singapurze. Więc stąd to wyciągnął, to ta jego inteligencja podczas jazdy bardzo dużo daje. I teraz znowu, kiedy mamy tor uliczny, co też jest ciekawe, też tor o charakterystycznej o nawierzchni, tak samo jak i Singapur. Są bardzo nietypowe tory. I kiedy Red Bullowi powija się noga, chociaż Ferrari było szybkie, znowu to Leclerc ma problemy, bo nie uwierzę, że Leclerc stracił pół sekundy. Do, do Verstappen'a, dlatego, że tak słabo jeździ. To jest najszybszy kierowca stawca. Miały problemy z balansem samochodu na to, że który był bardzo czuły na te kwestie, właśnie temperatur, opon, temperatur na Ciężko się było wstrzelić z ustawieniami, więc w tym momencie, kiedy Leclerc ma z tym problem, znowu to Sainz, no tak jedzie i ma tak samochód dostrojony, że to potem działa świetnie, wyciąga z tego maksimum, i do tego jeszcze psuje się samochód z Verstappen'a. Więc jest tu taki element szczęścia, ale jak spojrzymy na, to, na, na ogół. Jak powtarzalność, która jest najważniejsza w Formule 1, to ta powtarzalność cały czas przemawiana rzecz rzecz lokalerka. A tylko dodaj, gdzie byś widział e, Science'a, co powinien zrobić? Znaczy, po pierwsze, nie wiem do końca, jakie ma opcje Sainz, bo to jest cały czas, po pierwsze, rynek dyktuje to, czy Max Verstappen odejdzie z Red Bulla i co się będzie działo w Red Bullu, co się działo, będzie działo z Perezem, czy Horner uzna, że nie może polegać na Verstappenie i będzie chciał w drugim samochodzie osadzić kogoś takiego nie jak Perez, tylko kogoś, kto da mu gwarancję, że kiedy Verstappen uzna, że już nie będzie dalej tutaj jeździł, to będzie miał z tego kierowcę. Więc i tutaj masz wybór między Alonso a Sainzem i potem wyścigu nagle Sainz wchodzi tutaj w paradę Alonso i staje się tak jak wcześniej może każdy chyba normalny by w pierwszej kolejności wybrał Alonso przed Sainz, tak teraz moim zdaniem to przestało być całe takie oczywiste. I to samo dotyczy Mercedesa, bo to są cały czas dwa fotele w dwóch zespołach równorzędnych, w których potrzebny jest mocny, mocny kierowca, więc to się bardzo ciężko jest to utrafić. Moim zdaniem Sainz, jeżeli ma opcję... Powinien pójść do Mercedesa, bo Mercedes znowu daje większą szansę na to, że zrobi dobry silnik od sezonu 2026. Ma w tym po prostu większe doświadczenie. To jest zawsze obstawienie w ciemno, ale jest taka szansa większa. Jeżeli nie w Ferrari, to w Mercedesie. Raz, a dwa będzie miał w drugim samochodzie Giorgia Russella, który. Będzie z całą pewnością łatwiejszym rywalem wewnętrznym niż Max Verstappen, jeżeli Verstappen zostanie w Red Bullu. Jest mega dużo, mam wrażenie, zmiennych, jeśli chodzi w ogóle o ten rynek kierowców tak. teraz. No bo to Wolf patrzy sobie, no to tu jest Alonso, tu jest Sainz, no może ten Verstappen, a może Antonelli odpali i trzeba brać tego Antonellego, żeby mi za chwilę ktoś innego nie, nie podebrał. Sainz sobie patrzy na Red Bull'a, no ale czy tam będzie Verstappen, czy nie? Czy będzie Horner? A Może Hornera nie będzie, a będzie Verstappen. A może Horner odejdzie, Verstappen zostanie, a i tak Verstappen zobaczy, że jest słaby samochód, i, i tak z tego. Z tego redbula odejdzie, więc jest to naprawdę trudna decyzja też ostatecznie, nawet jeśli Sainz miałby taki wybór, że może sam sobie zdecydować, to, to wcale to nie jest taki łatwe. Słuchajcie, sezon ogórkowy zapowiada mm. się pasjonująco. Tak, 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 tak. No to, to o czym już zaczęliście rozmawiać, czyli, czyli to te ta przerwana pasa Red Bulla, czemu do tego doszło i czy rzeczywiście ma rację Sergio Perez? To widziałem ty, ty, Maćku, wrzuciłeś takiego tweeta, że Sergio Perez stwierdził, że Red Bull po prostu nie miał prędkości od początku weekendu i nawet jakby Max się nie zepsuł, to by Ferrari wygrał. Uważajcie, znaczy, walka by była pewnie, no jakby nie sądzę, że to by było, tak Max Verstappen nie pojechałby tego wyścigu tak jak Sergio Perez. No, no, no właśnie, więc to jest, to jest, o sobie to jest, to jest jedyne, co może Sergio Perez powiedzieć, żeby wybronić siebie, i fakt, że on w tym wyścigu nie stanął na podium, nie wygrał i stracił 56 sekund do zwycięzcy. To, to, jest, to jest ten komunikat, który Sergio Perez musi dać w świat, że to Red Bull miał problemy od początku całego weekendu, a. Nie on, bo inaczej po prostu trzeba będzie wskazać palcem na niego. E, do, prawda jest gdzieś pośrodku. Oczywiście to, to, jest, to, jest, to jest pasjonujące rozważanie. Co by było, co by było gdyby i czy e, Ferrari i tak by to wygrało razem z Maxem, co na pewno by miało, dałoby temu zwycięstwu słodszy smak. Na pewno i to faktycznie tutaj trzeba przyznać to e, Perezowi, bo też zwracał na to uwagę Fred Vassar. Red Bull nie miał czystego weekendu. W momencie, I mówię o weekendzie, nie mówię o wyścigu. Mówimy o tym, co się działo w trybie. Treningach. Mówimy o tym, jak, jak mieli problemy, jakie mieli problemy z podstorewnością, jakie mieli problemy z ziarnieniem. To było przez wszystkie sesje treningowe widoczne, zmieniali ustawienia. To tempo na długim dystansie wcale nie było aż takie nokautujące jak, jak, jak zazwyczaj. W kwalifikacjach Carlos Sainz był bardzo blisko, a przez większą część okrążenia to on był szybszy od Maxa Verstappena, więc tak naprawdę w każdym momencie tam to było na żyletki i rzeczywiście było widać, że to od początku nie jest weekend Red Bulla. Tylko na czym polega różnica? Na tym, że w tym samochodzie jednak siedział Max Verstappen i myślę, że w wyścigu, nawet przy tych wszystkich problemach, to on by mógł tę różnicę zrobić, której Sergio Perez po prostu nie był w stanie. No, tam, no, bo obronę preza trzeba dodać, że Horner twierdzi, że miał jakieś uszkodzenie w podłodze. W tak, ostatniej części wyścigu. Tam były no, dwie tak. wersje, że, tak. że uszkodzona podłoga i że też może gdzieś jakaś zrywka, która też przez przypadek w, w, w tę podłogę się tam gdzieś hmm. zawinęła i, i w każdym razie, że, że to nie, nie wynikało po prostu ze słabego tempa Sergio Pereza. Ale... Tak, ale wciąż w momencie, kiedy... Yy, Verstappen pokonał Sańca, który miał, popełnił błąd na okrążeniu i był tak. drugi. Perez nie był w stanie tego wykorzystać. Mm. Perez dostał karę za blokowanie Huckenberga. I są te wszystkie rzeczy, się składają w jedną całość. Więc nawet jeżeli w tym wyścigu miał problem jakiś samochodem, no to jednak ostatecznie cały weekend miał gorszy. I to znowu, to jest różnica kierowców. Trudny, możemy sobie gdybać, czy by wygrał, czy nie wygrał Sańca. Ja natomiast wierzę w to, rozumiem zresztą ten vloga. Ferrari twierdzi, że goni Red Bull i że będzie ich ścigało. Ferrari jest blisko i w tym wyścigu to nie było takie oczywiste, w sensie, że prawdopodobnie wygrałby Verstappen, bo to Verstappen, ale Ferrari jest na tyle blisko, że przynajmniej mamy walkę, że możemy mieć nadzieję, że podczas danego weekendu wygra ktoś inny niż Verstappen. Może niekoniecznie w Japonii, hmm. ale na przykład w Chinach. Chociaż mam nadzieję, że w Japonii też, że się mylę, ale przypuszczam, że w Japonii będzie miał Red Bull. Natomiast w Chinach na przykład znowu się, będziemy mieli trochę otwartą kartę i będziemy się zastanawiać, kto ten wyścig może wygrać. Tak, no, no, no Japonia to jest tor, na którym historycznie Red Bull miewał zwykle dobre, dobre rezultaty. I tutaj też obawiam się, że gdzieś ci, którzy liczą po Australii, że, że zasiądą i zobaczą. Bardzo chcę się pomylić, ale ci, którzy liczą, że zobaczą walkę, zwycięstwo między Ferrari a Red Bullem, może tak nie być, ale to nie zamyka właśnie sytuacji na, na pozostałe wyścigi bo Ferrari naprawdę wygląda dobrze, nie ma tak hmm. dużych problemów z, z oponami. Mimo, że Leclerc akurat w tym wyścigu na to trochę narzekał, to i tak mimo narzekania przyjechał na drugim miejsce, obronił się przed, przed McLarenami, więc to nie jest tak duży problem, jaki był w, w poprzednim sezonie. E, nasi widzowie na czasie mają różne przedziwne teorie. Bartek M. Otóż uważa, wyobraźcie sobie teoria spiskowa, jak zaznacza, że Ferrari specjalnie skręcają teraz Leclerca, żeby przyuczyć go do roli pazia. <grystanie> 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 twoje, twoje, ulubione, twoje ulubione określenie Mot motasy w swoim czasie. Ale żarty na bok. Chciałem was zapytać, bo wyczytałem na u Karola Cyrk F1, że Red Bull tylko dwukrotnie wygrał wyścigi o Grand Prix Australii. W 2011 i 2023 roku, czyli wtedy, kiedy naprawdę bardzo, bardzo dominowali. Czy każdy przyczyna, że nie wygrywają być może jest inna, czy jest jakaś wspólna, że ta Australia im nie leży? Czy jest jakiś wspólny mianownik, że, że tu akurat nie? Może być. Każdy tor jest inny, natomiast są tory, które są generalnie odmienne od wszystkich pozostałych. Chociaż ostatnio się Australia trochę zmieniła. Czyli to jest kwestia rodzaju nawierzchni, i konfiguracji trasy. Australia jest bardzo wyjątkowa, bo to jest taki średnio szybki tor między ścianami, ale uliczny, ale nie uliczny. O asfalcie to jest bardzo ważne. Ten asfalt jest nietypowy oczywiście na jest brudna, więc nabiera przyczepności. W tym roku jeszcze doszła kwestia opon, zostało na miększe, co było strzałem dziesiątkę, mm. dzięki czemu mieliśmy więcej pistopów, więc po prostu tak czasami bywa, ale tak kierowcy tak miewają z torami też. Typu na przykład Charles Leclerc za bardzo nigdy nie, nie błyszczał w Australii, w Melbourne, i tym razem także. W Formule 1 w sporcie, który się opiera aż a takie detale, bo to są naprawdę detale, tam jeszcze raz walka o setne i tysięczne części sekundy. No, bardzo drobne i niewidoczne z pozoru różnice ostatecznie decydują o najważniejszych wynikach. Tak więc to, jest to normalne, zdarza się, że pewne... Mercedes od wielu lat na przykład jest w w Singapurze, a, w ta, latach a, a szczególnie Hamilton, to, to inna sprawa. Znowu, to jeden z najlepszych kierowców w historii. W Monako jakoś tak yy, średnio idzie. Teraz Mercedes ma krótszy rozstaw osi, więc może będzie trochę lepiej szło w Monako. Ale jednak od lat na tym to, że jakoś im gorzej idzie. Tak więc takie prawidłowości są normalne i odnoszą się w pierwszej kolejności do konstrukcji samochodu. Czasami także do tego, yy, co dany kierowca preferuje. No dla Mercedesa też ten weekend skończył się fatalnie do zapomnienia. No i tutaj mamy George'a Russella. Wybraliśmy teraz postanowiliśmy wy wybierać akcję weekendu i był nią bez wątpienia dzwon dzwon George'a Russella na ostatnim okrążeniu, gdy gonił Fernando Alonso. No i jest ta kwestia kary 20 sekund dla Fernando Alonso. Po pierwsze, ty, Czarku, zauważyłeś na Twitterze, że za każdym razem, gdy wygrywa Carlos Sainz, to w tym samym wyścigu Russell się rozbija. Przypadek? No więc pytam, was, czy to przypadek, czy to takie zarządzenie losu. No już było ostatnie krężenie do końca. No, no mógł, mógł tym razem przerwać tą pasę George Russell. Krątwa Alonso. E, przepraszam, Krątwa Sainza. Ojej, pomyliłem się a przeklęta są... większość kibiców uważa i mają rację, bo moim zdaniem to jest to głos rozsądku, i też ludzie widzą to, co jest na ekranie. Uważa, że kara dla Alonso nie była słuszna. Ja jestem też z tej grupy mimo tego, że było dość ciasno, i mimo tego, że jestem przekonany, że Fernando Alonso robił gierki z Georgem Russellem. Cały czas to Louis de teraz bardzo fajnie ujął, mhm. czyli tak. partner Roberta Kubicy, między innymi. świetny kierowca, świetny kierowca, z długiego dystansu. Ostatnio wygrali w świetnym stylu wyścig w LMS, nie w LMS, tylko w IMSA w Stanach Zjednoczonych mhm. na Sebring. Samochodem, który z tego co mówią, był wolniejszy. Świetny kierowca i powiedział, że to jest strzał w stopę, że to po prostu kierowca jadący z tyłu ma uważać i tyle. Natomiast kluczowe dla mnie w zrozumieniu tej sytuacji, dlaczego Alonso nie powinien dostać kary, nawet mimo tego, że kombinował, ponad to, że kierowca z tyłu powinien uważać, to jest to, że, i to warto zwrócić na, na to uwagę, że Rassel nie wypadł z toru ratując się przed kolizją. To nie było tak, że Rassel tutaj w rozpaczliwcem, żeby tylko nie wpaść na Alonso. Nie. Tam nie było zagrożenia kolizji, on wypadł z toru, bo nie zapanował nad samochodem. Był wystarczająco daleko, żeby nie wpaść w Alonso, wjechał w jego cień bardzo późno hamując, nie zauważył, że Alonso wcześniej hamuje. Mógł, bo było widać. No ale okej. Okay. I kierowcy, ktoś tam powiedział, że było mało czasu. To mniej więcej 2 sekund, pół sekundy do hamowania, dla kierowcy Formuły 1 to jest wieczność. On miał mnóstwo czasu, żeby to zauważyć i żeby zareagować. Bo to jest kierowca Formuły 1. Nawet normalny kierowca by to zauważył. Więc nie wiem, zgapił się znowu w amoku, tak jak w zeszłym roku w Singapurze. Tak czy miał dużo czasu, żeby zareagować. Nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie pojechał z, podjechał za blisko samochodu z przodu, stracił docisk i potem, kiedy stracił docisk, nie zapanował nad samochodem, więc go rzuciło jeszcze na koniec. Więc mimo tego, że ja jestem przekonany, że Alonso kombinował i chciał oczywiście mu utrudnić atak za szóstym zakrętem, no, no bo bronił pozycji to jednak to George Russell był odpowiedzialny za wypadnięcie z toru. I jeszcze raz, kluczowe jest to, że tam nie było groźby kolizji. On się nie ratował przed uderzeniem balonso. On po prostu sam wypadł z toru. Ale różne są opinie. Tak, no ostatecznie też sędziowie napisali, że jakby oddzielają zupełnie sprawę kraksy Rasela w kontekście tej kary dla, dla Lonso, co jest oczywiste, że gdyby nie było tej kraksy Rasela, to by nie było dochodzenia w tej, w tej sprawie, więc trudno też te sprawy oddzielić, bo, bo nie zajmują się sędziowie zwykle takimi, takimi rzeczami, a, a czasami dochodziło do takich, no nie mamy też w Polsce dobrego określenia, ale to też nie był taki break test. W, Takim typowym wydaniu, w typowym Jak wydaniu Stappen to był Petel z, z Hamiltonem, a, tak, tak. tak, w w Baku, a tutaj no to było. No, duże cwaniactwo oczywiście, jakby jeszcze Fernando, który po wyścigu mówi, pytali go o tę sytuację, mówi, nie, ja, ja patrzę z przodu, tylko co się dzieje, ja nie, ja nie patrzę do tyłu, tam mnie nie interesuje się. No Fernando, no jakby stary lisie, no jakby nie, jesteś mega inteligentnym wyścigowo gościem i nagle mówisz, nie, 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 w Katarze jedzie, ogląda telebim, co tam się dzieje w, w wyścigu, a tu mówi, nie, nie, ja w ogóle nie wiem, co się, co się działo. No, grał w gierkę Fernando Alonso, Rasel dał się na to, na to złapać mi się podobało, Mikołaj Sokół napisał na Twitterze, że to jest kara przesadzona. Ja się, z tym, ja się z tym zgadzam. Oni mieli jakąś podkładkę, żeby tego Alonso może, może ukarać. Potencjalnie niebezpieczne? No potencjalnie to jest wiele sytuacji niebezpiecznych, tak. tak? S1Z pisze, że kara dla Alonso przesada wysokość, jeśli już to za takie coś 10 no, sekund kary, a nie taka drakońska. To było nie, nie, oczywiście nienaturalne zachowanie, no bo Fernando jeszcze mówi, nie, ja się pomyliłem, no, że 100 metrów wcześniej zahamował niż, niż zwykle. Później jeszcze dodał gazu, później znowu Później znowu dohamował. To było nienaturalne, ale no dla mnie też kara, kara przesadzona. George sam sobie jest winien. Wiedział przeciwko komu się ściga. No i trochę musisz po prostu mieć z tyłu głowy, że to nie jest byle kto. Słuchajcie, to jest generalnie dziwne. Dziwne jest to um, uzasadnienie sędziów. Dziwnie się to czyta w ogóle. Zostało to napisane trochę jak artykuł prasowy. Sędziowie sami sobie tak. zadają pytanie. Czy um, Fernando Alonso miał prawo jechać na tym okrążeniu inaczej niż jechał na poprzednich? Odpowiadają sami sobie. Tak. Czy wypadek George'a Russell'a był spowodowany... To zrozumieć. Jakby ich to zjaro, no jak, no to... Ja to przyjmuję akurat. Czy, George, czy wypadek George'a był spowodowany zachowaniem Fernando Alonso? Nie. I właściwie w tym momencie powinno powinno się to zakończyć, ponieważ wtedy zadają trzecie pytanie, czy Fernando Alonso jechał w sposób potencjalnie niebezpieczny? Tak. No to ja mam pytanie, hmm. czy gdyby nie wypadek George'a Russell'a, czy oni by patrzyli, jak Fernando Alonso jechał e, w, na każdym zakręcie w telemetrii i czy gdyby nie ten George z tyłu, to Fernando Alonso dostałby tę karę. No nie. Druga rzecz jest taka, że ta kara jest rzeczywiście bardzo dotkliwa. To jest drive-thru zamienione na 20 sekund. Cezary tutaj podał przykład Maxa Verstappena w Juddzie, który zrobił ewidentnie brake test i wtedy dostał 10 sekund, 10 sekund kary, i wtedy też były na to dowody. On wtedy zahamował z siłą tam 69 kg, więcej. Fernando Alonso 10. Więc no, to, 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 nie był, to nie był, tak oczywisty i tak yy, typowy break test, jak, yy, jak wtedy, jak wtedy tam. Więc. Mi się to nie podoba. Żagiel 18 podrzuca dwie inne jeszcze sytuacje. W pamięci mam e, dwie bardzo podobne sytuacje. Kowalajnen i Weber Grand Prix Europy w 2010 roku oraz Gutierrez Alonso Grand Prix Australii 2016. Wtedy żadnej kary ani Fin ani Meksykanin. Wiecie, no, Ostre e, dzwony. To też ostatecznie Ostre zależy od tego, no, gdybyśmy mieli, nie wiem. Czy inny zestaw sędziowski na innym wyścigu, ten zestaw powiedziałby sędziowski nie, w ogóle dajcie spokój, więc to zawsze przy tych karach też niestety musimy brać pod uwagę, że to jest po prostu czynnik ludzki i. No, a John Herbert nie lubi Fernando jest, jest, jest John o, Herbert, tak. No, no, widziałem, <grym> widziałem te sugestie. te sugestie, tak, tak. To, to stary filmik, stara sytuacja. Tam, tam Herbert gdzieś wcześniej w wypowiedzi sugerował, że, że Alonso nie powinien był wracać i wtedy Alonso przyszedł i powiedział: tak, widzisz ty tu komentujesz, a ja dalej jeżdżę i tym się, i tym się Jestem mistrzem świata jeszcze, tak, tak chyba. Tak. E, e, miał rację. Tak, chyba Tak chyba powiedział tak, i, miał, e, i miał rację, że jest mistrzem świata. Herbert e, komentuje. No teraz e, Herbert już nie, 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 nie pracuje teraz w, w telewizji mówi, się. znaczy nie wiem jak często będzie tym, tym sędzią, no ale tak, takie sugestie się pojawiły, a ja tam się do nich nie. Ale Herbert też jest ultrastronniczy, zawsze był ultrastronniczy na stronę brytyjską i to w taki sposób bezrefleksyjny, on tego nawet nie widzi. I to też widać było w tym sędziowaniu, plus jeszcze okazała się bardzo fajna kombinacja na TikToku, mnóstwa sytuacji, w których kierowcy brytyjscy z drugiej strony byli zaangażowani w podobne lub gorsze sytuacje i nie było żadnych konsekwencji. To jest ewidentnie, ma to wydźwięk taki właśnie, no... Rasistowski to może za mocne słowo, ale ewidentnie jest tak, że jest uprzywilejowana grupa ludzi, którzy mają brytyjski paszport i są sądzeni przez Brytyjczyków często i grupa tych, którzy nagle są oceniani inaczej i ostrzej. To jest to bardzo wyraźnie widać, szczególnie jak się zobaczy te kompilacje tych wszystkich sytuacji. Jeżeli brytyjski kierowca jest zaangażowany w tę sytuację, to zawsze winny jest ten drugi. Ale najważniejsze, no to myślę też, że Miki miał rację, że przesadzona kara w ogóle tam jakiś dla mnie, on, alonso mógł dostać co najwyżej reprementę. Ale no, no jeszcze raz, jeżeli tu Adona świetnie przedstawiła, jeżeli stwierdzają, że Alonso nie, tak naprawdę to nie była jego odpowiedzialność, że Russell wypadł z toru, to za co ta kara? Zresztą ale wystarczy, gdy ktoś zawini, to nie masz dwóch stron felietonu na, na temat tego, dlaczego kogoś, komu daj, komuś dajesz karę. Masz trzy akapity. Wstęp, rozwinięcie, za co kara i podsumowanie. Jak masz dwie strony, to już wiadomo, że to śmierdzi. Mm. Bardzo ciekawe, jak Dobry. sami zawodnicy Dobry. do tego się odniosą w, w Japonii. Czy się odniosą i, i, i ewentualnie jak? Czy się będą zasłaniać, że ja się skupiam na sobie, nie patrzę tam. Na... <grym> Akurat połowa wieczorem siedziała, patrzyła tak. i oczywiście każdy ma swoją opinię. Jestem ciekaw, co, kto w tej sprawie uważa, bo, bo być może znajdą się tacy, którzy powiedzą, no nie, to jest przesada, a może, a może wręcz przeciwnie. Jestem ciekaw i zobaczymy, czy przy Japonii takie, takie wypowiedzi w tym temacie się pojawią. No i wracając do tego, co zrobił George Russell, bo mówiliście o tych 2,5 sekundach wieczności na reakcję, pojawia się pytanie, które stawia Emil Kapusta. Czy Mercedes może pozwolić sobie, by nowym liderem ich projektu był taki mistrz kierownicy jak George Russell? No to pytanie dawno było. No jest to, jest to tak, no jest to. Jest to ważne pytanie i myślę, że tato Wolf też sobie to pytanie zadaje, nie tylko po tej sytuacji, ale zadawał sobie je już, je już wcześniej. Ten sezon ja mam, tak mówiłem, przed tym sezonem i dalej tak uważam. Jest to trochę sprawdzenie jeszcze takie George'a Russella, który akurat ten sezon zaczął dobrze i jest, jest szybszy od Hamiltona w kwalifikacjach, no ale takich, takich błędów powi nie powinien po prostu popełniać. I, I jak sobie spojrzymy na tych największych, na nie wiem, Maxa Verstappen, na tych błędów ma dużo, dużo mniej, więc no. To jest do przemyślenia. Czy, czy razem nadaje się na lidera. Obawiam się, że się może nie nadawać, ale. <laughs> Maciek złapie wątek. <laughs> no, znaczy, jeszcze nie jestem przekonany jeszcze. Ja, ja, ja mam dużą wiarę w, w Racela, którą. Sukcesywnie we mnie, we mnie ją sam odbiera, więc boję się, że może, może tym liderem dobrym nie być. No. Słuchajcie, jeszcze jedna, jedna szybka rzecz a propos wypadku Rassela, żeby nam to nie umknęło. Skandaliczne było to, jak długo, trwało, jak długo trzeba było czekać na reakcję, w momencie, w którym George Russell na środku toru w szybkim fragmencie leży bokiem. Wystawiony jeszcze podłogą do naprzeciw samochodom nadjeżdżającym. Dwóch kierowców musiało przejechać no, praktycznie bez żadnego ostrzeżenia. 10 sekund chyba trwało, aż będzie jakaś reakcja. Zresztą każdy, kto słyszał Georgia, który przez radio naprawdę już w panice nawołuje do czerwonej flagi, a tam po prostu tylko żółta gdzieś i dopiero za chwilę wirtualny samochód bezpieczeństwa. To było za późno, to było za późno, to, to, to było potencjalnie naprawdę bardzo niebezpieczne. On był przerażony, ja mu się wcale nie dziwię, bo to była ja straszna sytuacja dla niego. Czemu? Dlatego, że znaczy, dostanę rozumiem, bo to jest niebezpieczna sytuacja. Tylko z, o kim my tu mówimy? Czy mówimy o kierowcy wyścigowym, który musi być przyzwyczajony, przynajmniej tak kiedyś było, że w każdym momencie stawia życie na szali? Ja nie wiem, że on to akceptował. Chodzi o jego taką naturalną reakcję, tę, tę, tę panikę właśnie. Czy to Wiesz nie Pozwólcie, że skończę. No, oczywiście. Tak? <grym> Dziękuję. <grym> Dziś rano wpadł mi na Twitterze bardzo fajne, bardzo fajne nagranie z sytuacji, którą też oglądałem. To było koniec lat 90. E, Zakret Oruż i Radio. Najniebezpieczniejsze mie naj, miejsce na torach Formuły 1 teraz. Tak zginęło tam ostatnio dwóch ludzi w ostatnich kilku latach. Czyli ten super szybki podjazd, sekwencja zakrętów. I historia, którą ja pamiętałem, ale mi ją pokazali, że. E, Jacques Villeneuve i Ricardo Zonta, dwaj kierowcy zespołu BAR, założyli się, który z nich przejdzie to miejsce na pełnym gazie. Teraz to jest easy flat, bo bolidy są o wiele lepiej się trzymają. Wtedy nie. I najpierw rozwalił się Wilne w potężnie, w tym bardzo szybkie miejsce bardzo niebezpieczne, a potem Zontak podjął cały czas wyzwanie i też się rozwalił, co oczywiście brzmi nieodpowiedzialnie zupełnie, bo rozwalił zrzaski dwa bolidy, wtedy tak się niszczypano z, z limitami i wtedy było o wiele bardziej niebezpiecznie, bo były mniej wytrzymałe, gorzej się trzymały drogi, były o wiele bardziej nerwowe, były opone... po prostu były o wiele trudniejsze do jazdy. I to było dwóch kolesi, dwóch rasowych kierowców wyścigowych. Którzy położyli życie na szali ogłupi zakład, o to, kto przyjedzie ten zakręt z gazem w podłodze. To są kierowcy Formuły 1. I to jest ten mental. I teraz ja nie mam pretensji do George'a, że on panikuje, no bo ma, ma do tego święte prawo. To jest ultra niebe niebezpieczna sytuacja. Ale dla mnie, kierowca z najwyższej półki i lider ekipy, on nie ma w głowie tego nawet, on nie ma tego bezpiecznika. On może się obawiać, że ktoś z niego uderzy, ale to nie jest panika, czerwona flaga, czerwona. Tylko to jest po prostu facet, który nieraz stawiał życie na szali w różnych sytuacjach i to nie jest dla niego pierwszyzna. To jest ten koleś, który się zakłada, że przyjedzie orusz na pełnym gazie I mimo tego, że kolega rozwalił w drzazgi bolid, i robi dokładnie to samo zaraz potem. Może ma odpowiedzialnie, ale to jest ten mental dla mnie. Dla mnie nie. Dla mnie, dla mnie to jest naturalny odruch człowieka, który się w danym momencie boi trochę po prostu o swoje życie, nawet, a, a nawet nie trochę. I w takich sytuacjach dla mnie osobiście, nawet jeśli jesteś kierowcą wyścigowym, który styl cały czas ryzykuje bardzo, bardzo dużo, to jest coś naturalnego, nad czym czasami ciężko zapanować. On po prostu chciał się w tej sytuacji ochronić. To był dla mnie naturalny, naturalny odruch. Ale jak rozumiem inne... Ja nie nie, to nie, nie to mam to ojrzeń, to, że on wiesz? chciał się bez zabezpieczyć. Mnie niepokoi ta panika cała, ten... Mm. ten, ten In, ale wiesz, nie jest no, Ja bym nie chciał takiego kierowcy jako lidera ekipy. Okej, okay, okej, okay, ale to jakby dla mnie w, w oddzieleniu od wiesz, dyskusji o, o liderze no leży w, na środku toru w samochodzie, który wiemy, że uderzenia boczne... Maciek, ja to rozumiem, ale nie dzielisz tego. O to, chodzi o to, jakich szukasz w kierowcy cech. Okej, okay, znaczy... Walę mi z tego to? kierowcy, który ma wyłączoną jedną klepkę, jak, hmm. jak Maciek Szczepaniak, który mówi... do Dokładnie, no. że dokładnie ja, to chciałam powiedzieć. Ja strachu ja ja, nie mam. Taki się urodziłem. To jest, Słuchaj, no, no, dokładnie no, to no, mi się no, przypomniało, gdy, gdy, tak. gdy, gdy, gdy o tym mówiłeś, tylko już nie wiedziałam, czy, czy to poruszać, bo do, jednak trochę dalej, ale przypominam sobie dokładnie tą rozmowę z Maciekiem Szczepaniakiem, które, który... Jest jednym, no naszym oczywiście najbardziej doświadczonym zawodnikiem w WRC, jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w WRC w ogóle. I swoje przeżył. I pytany, pytany o strach mówi, że on go, on go po prostu nie czuje, mm. że, że tego nie ma. Ja na początku, jak zaczęłaś o tym mówić, to zaczęłam myśleć, że to jest kwestia pokoleniowa, że po prostu. Trochę pewnie też. czasów, że, że kiedyś było inaczej, że kiedyś ci zawodnicy starsi byli inni, ci młodsi. Są trochę inni, jest to po prostu też kwestia generalnie społeczna i wychowania. Potem się zaczęłam zastanawiać, czy wyobrażam sobie innych kierowców, którzy by tak zareagowali. I jakby pierwszym kierowcą, który mi przyszedł do głowy, który by tak nie zareagował jako George Russell, był Fernando Alonso. No ale znów A kwestia pokoleniowa. A Max Verstappen? Chyba też, nie no. Chyba też, Chyba ja, ja dopuszczam nie. po prostu no, ale... istnienie dwóch rodzajów kierowców, takich, którzy mają ja tę te klepkę wyłączoną, e, wyłączoną, ale dla mnie to nie jest jakby... Ale Dobra, dla mnie to jest na... nie, zmienia, nie zmienia to faktu, że e, reakcja powinna była być szybsza ze strony no. dyrekcji wyścigu. E, ja tu też śledzę <laughs> czat i widzę, że e, w tej kwestii murem nasz czat jest za Alonzo Czarniawy i tak dalej. Kasia Szumniak wręcz znalazła porównanie do piłki nożnej. Wyobraźcie sobie taką sytuację, dwóch piłkarzy walczą piłkę, ten z piłką robi zwód, więc a ten drugi się przewraca. Z tego powodu sędzia dyktuje rzut karny, bo tamten wykonał niebezpieczny ruch. Nie wszystko da się tutaj porównać z piłką, ale rozumiem, rozumiem tutaj intencje. Widzowie pytają, czy... No bo te, 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 te decyzje sędziowskie są tak no, nieprzewidywalne. Nie, nie, że patrzycie i zaraz wiecie, co, co zrobi sędzia. Tak jak w piłce noży, mm. nigdy nie wiemy, była ręka, czy nie, co musi, decyzja uznaniowa. W związku z tym Konrad Żak pyta, czy nie sądzicie, że za jakiś czas AI prze przejmie jakby podejmowanie decyzji, czy to nie, czy to zawsze musi być. Ale już człowiek, były takie tak. próby i nadal jest wcielana w życie. W zeszłym roku po Grand Prix Austrii dokładnie, czyli po tym wyścigu, gdzie było tam miliard... Stwierdzeń przekroczenia limitów toru, zrezygnowano z tej pozycji, żeby dać przewagę sztucznej inteligencji, dlatego że dowiedziono empirycznie, doświadczalnie, że sztuczna inteligencja częściej się myliła niż człowiek. Więc teraz znowu się angażuje trochę bardziej w sztuczną inteligencję w tego typu rzeczy, ale nie na zasadzie takiej, że ona ma kategoryczne zdanie, i tak powinno być zawsze i w każdej dziedzinie, to inna sprawa, tylko że ona włapuje szereg sytuacji, które człowiek powinien jeszcze raz skontrolować. Czyli odrzuca te, które w sposób oczywisty się nie kwalifikują, a które człowiek być może by szukał, czy, czy nie ma tam jakiegoś problemu i redukuje tam, nie wiem, chyba o 80-90% liczbę sytuacji mm -hmm. do rozpatrzenia, żeby tych, powiedzmy, 10-20% ostatecznych człowiek zdecydował, czy, czy zostało podjęte przewinienie, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o takie szersze zagadnienia, Nigdy nie będzie dopuszczalne, może tak będzie, bo są technokraci do tego dążą, ale niedopuszczalne jest, żeby sztuczna inteligencja w czymkolwiek oceniała i sądziła człowieka, bo sztuczna inteligencja nigdy nie będzie wiedziała, co to znaczy żyć i stracić życie. Po prostu nigdy nie będzie, wie, wie, nigdy nie będzie rozumiała, czym jest życie. I nie powinna podejmować żadnych decyzji co do istot żyjących. To zawsze powinna robić inna istota, która też wie, czym jest życie. Eee, więc ale to mówię tak ogólnie, nie, nie tylko w Formule 1, no, ale, spocie, ale generalnie w ogóle w, w kontekście niebezpieczeństwa w Formule 1, to, to Ostatnio były ma to nawet znaczenie. testy na to, że imola właśnie związane z, z jakąś technologią powiązaną z Jaj w kontekście Limitów, limitów toru, ale myślę, że jeszcze jesteśmy trochę, trochę od wejścia ewentualnie. Może przy limitach toru, może rzeczywiście uda się nauczyć tak sztuczną inteligencję, żeby w takiej sytuacji pomagała, ale w takiej sytuacji przynajmniej na ten moment sobie tego nie. E, e, zupełnie nie wyobrażam. Też, też rozmawialiśmy kiedyś z Marcinem Budkowskim na temat wspomagania AI w, w strategii. mówi, że wciąż, no, może czasami trochę pomóc, ale generalnie nic nie zastąpi tego, że ktoś wyjrzy za Pitwall, spojrzy co się dzieje na, nie, na niebie, spojrzy w radar, ale znowu spojrzy w, w niebo, pomyśli o swoim doświadczeniu, spyta się kierowcy, kierowca będzie bazował na swoich odczuciach. Może kiedyś rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie w stanie coś takiego przeprowadzać, ale na razie musimy się pogodzić z tym, że decyzje sędziów, tak jak w piłce nożnej, cały czas, no niby już ostatnio oglądałem jakiś mecz, chyba z Tomilu Olsztyn i, i tam ręka czy nie ręka. No patrzę, no dotną ręką, no i już myślę sobie, no dobra, no to słyszałem, że jest tysiąc wykładni, kiedy jest ręka dokładnie tam tu, ta, przy ciele, czy, ciele, czy nie, powyżej barku, czy to, zmienił lot piłki. Zobaczę, co nie? powiedzą komentatorzy, co powiedzą eksperci, mówią... No nie wiadomo, no, to zależy, zależy kto tutaj, jaki sędzia na to spojrzy, to jeden znowu A, powie tak, drugi nie. To ma. jest Kurczę, dyscypliny. Jakby... dla dyscypliny. Wracając do tego, co się wydarzyło, e, jeszcze do Mercedesa, pozostając przy Mercedesie, przerwana passa 62 Grand Prix e, z punktami mm, przez awarię Louisa Hamiltona. I powiedzcie, jak się słucha Louisa Hamiltona, to to jest człowiek, Absolutnie pogodzony z losem, nawet już nie wściekając się na to, sfrustrowany tym, co się dzieje. Czy co? On już przeczeka ten sezon i wybiega myślami do Ferrari, ten sezon na zmarnowanie, no bo on już mówi, że po pierwsze najgorszy start sezonu w jego karierze. Już przywykłem do tego, że nie wychodzę z Q2, nie ma tu wielkich emocji, jestem mniej powtarzalny od Georgia, zdaję sobie sprawę, że może być jeszcze gorzej. Czyli co? Tu pokazujemy fragment e, akurat tekstu o Louisie Hamiltonie na naszym portalu kanalsportowy.pl. ale ja chętnie wysłucham waszej opinii co z tym Louisem. Wiecie, Luis ma to do siebie i to było widać w pierwszym roku wspólnych startów z George'em Russellem, e, jeszcze do tego e, w momencie w którym przegrał e, tytuł z Maxem w 2021 roku, że gdy mu nie idzie, to nakręca go, to... Negatywnie, tak samo proporcjonalnie, jak pozytywnie nakręcały, nakręcały go zwycięstwa. George Lewis Hamilton, który wie, że jest wolniejszy, który wie, że ma wolniejszy samochód, to jest George, to jest Lewis Hamilton, któremu przestaje się chcieć. A to już jest najgorszy, najgorszy Lewis Hamilton możliwe. I on właśnie w tej chwili jest w takiej, w takiej sytuacji. Zdaje sobie sprawę, że samochód znowu jest bardzo problematyczny i zdaje sobie sprawę, że w jego rękach ten Samochód prowadzi się gorzej i on ma z tym o wiele większe problemy niż George Russell. To było ciekawe podczas tego weekendu, że oni weszli w niego z zupełnie innymi wrażeniami. Lewis Hamilton dawał taki feedback, z którym George Russell się nie zgadzał i, i obaj o tym otwarcie mówili. George Russell, że nie miał takich problemów jak Lewis Hamilton, a Lewis Hamilton, że miał problemy o wiele większe niż George Russell. Więc. Więc tak, to w tym momencie to już, to już przeczekać, bo jedyne o co mógł walczyć w tym ostatnim sezonie startów w Mercedesie to to, żeby być wyraźnie lepszy od George'a Russell'a. Ale czy mu się będzie chciało? Teraz nie bardzo. Myślę, że to czas pokaże, bo jeszcze nie wiemy dokładnie wszystkiego o Lewisie Hamiltonie. Wiemy na pewno, że jest wyśmitym kierowcą, bardzo szybkim. Wiemy, że jest kierowcą, który z całą pewnością jak, jak, jak ma najszybszy bolit i jest liderem ekipy, to kwitnie i potrafi robić niesamowite wyścili, wyniki. Ale nie bez przyczyny, daleko mu do rekordów na przykład Maxa Verstappena, jeśli chodzi o tą liczbę wygranych wyścigów z rzędu. To nie dlatego, że miał trudniejszych kolegów w ekipie, bo miał Bottasa, który nie jest lepszy od Pereza. I nie dlatego, że miał jakąś mniejszą, mniej dominującą maszynę. Przeciwnie, miał bardziej dominującą maszynę. To dlatego, że nie miał takiej powtarzalności, takiej regularności nawet w tych najlepszych bolidach. To się z tego bierze. I znamy Louisa Hamiltona w odniesieniu do tego, jak wypadł na tle Fernando Alonso. Mega dobrze, aczkolwiek Alonso w 2007 roku po prostu został zepchnięty na boczny tor. Czy wciąż? Hamilton, cudowny debiut. Znamy go w kontekście mistrzostwa w sezonie 2008, które było bardziej wymęczone niż wyjeżdżone, bez cienia wątpliwości. Mnóstwo błędów popełnionych po drodze przez Hamiltona, ale jako że Ferrari i Masa popełnili trochę więcej, to, a BMW zrezygnowało z walki o mistrzostwo z Robertem Kubicą, to ten, kto tu wyjeździł, wy, wymęczył. I potem mamy całą serię mistrzostw w dominującym bolidzie, przy czym jedno przegrane z gorszym od siebie kierowcą, Nico Rosbergiem, bo go zlekceważył. I jedno przegrane z Maxem Verstappenem, gdzie to Towol przyznał po sezonie, że Mercedes był trochę szybszy od Red Bull'a. I widać było ewidentnie, że Luis popełniał błędy, a Verstappen nie. Więc Luis nie jest najlepszym kierowcą w historii świata. To po pierwsze, jest jednym z najlepszych. I wiadomo raz, a dwa nagle z tej rzeczywistości, kiedy dostaje Benski od Russella w dziwny sposób, który też nie jest jakiś wybitny, ale jest bardzo szybki. Idzie do Ferrari, gdzie teraz Sainz wygrał wyścig dla Ferrari. Obok szara Leclerca, który jest prawdopodobnie najszybszym kierowcą Formuły 1. I moim zdaniem może się okazać po tym, jak Sainz jeździ, że będzie miał duże buty, że to on siedmiokrotnie niż świata, będzie miał problem z, z uzupełnieniem luki. Po Carlosie Sańcu, który mistrzem świata nie będzie ani razu do tego momentu, kiedy on wejdzie do Ferrari. Hamilton jest w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie, że jest wrażliwy psychologicznie. Więc on, się moim zdaniem, on się musi odbudować. On potrzebuje załapać tę pewność siebie, zanim przejdzie do Ferrari. I będzie mu ciężko, dlatego, że priorytetem w Mercedesie teraz jest George Russell. I nawet nie chodzi o złośliwość względem Lisa Hamiltona. Chodzi o to, że Mercedes chce sprawdzić, czy Russell może być liderem ekipy i musi stawiać na niego tak jak wcześniej stawiano Isa Hamiltona. Więc moim zdaniem Hamilton ma ultra ciężkie zadanie w kontekście wystrzygowania się do przejścia do Ferrari. Naprawdę może być zmiażdżony psychicznie, i kiedy tam się pojawi. Bardzo to jest ciekawe. Już nie wszyscy się nie możemy doczekać Z tego sezonu, a w tym przecież dzieją się ciekawe rzeczy. I Czas nas goni, ale jeszcze przynajmniej dwie kwestie do, e, ważne do omówienia. E, my wsłuchujemy się w e, życzenia naszych e, widzów i podążamy za nich, a Przemysław Matysiak zarządza na czacie. Dobra, czas na grillowanko Daniela Ricciardo, mm. bo póki co Sunoda uh. go zjada. I tu zadam wam pytanie Macieja składcza, czy... Ricciardo ukończy ten sezor Formuły 1. Już zastępowaliście Pereza Danielem w Red Bullu, gdy Meksykan nie był w formie. Lecz z tego co widać, prędzej wyrzudzą Daniela z RB niż Pereza z Red Bulla. Czy działacze Red Bulla powinni podczas letniej przerwy zwolnić Ricciardo i dać tam Lijama Lawson? Tak, przyznaję, że w, w, przynajmniej ja miałem takie myśli, że Daniel Ricardo może zastąpić Sergio Pereza. Jak słyszałem o tym, że Christian Horner y, mówi, no nie no, na teście na Silverstone był tak genialny, że wrzucamy go z powrotem do, do naszej rodziny y, y, samochodowej, jeśli chodzi o, o, o skład tej juniorskiej ekipy. Jakby nie ma, nie ma tutaj żadnej utraty, utraty tempa, wraca stary Daniel i tak dalej. Trochę w to uwierzyłem, a nawet bardzo w to uwierzyłem. No i wygląda na to, że się, że się przejechałem na tej, na tej wieże, bo bo jest to dla mnie wielka zagadka, jak bardzo posypał się Daniel Ricciardo z kierowcy, który wygrał 8 wyścigów, ponad 30 razy był na, na podium. To nie są byle jakie e, statystyki, e, a gość na razie Daniel Ricciardo twierdzi, że to nie jest taka sytuacja, jaka była w McLarenie. Tak mówił po tym wyścigu: mm. że, że tu nie ma braku, takiego braku pewności, jak był w McLarenie, że tu nie ma takich problemów aż ze, ze zrozumieniem samochodu. No to co? No bo coś się dzieje. I, i Daniel mówi, no, że szukają w tym samochodzie, że przeglądają ten samochód, czy coś nie jest nie tak z tym samochodem. No okej, okay, ale. Jeśli niczego jakimś cudem nie znajdą, no, no to ja jestem przekonany, że Daniel Rikardo nie zakończy tego sezonu w, w Alfa Tauri i, i no, już się pojawiła informacja, jakaś nowozelandzka gazeta, gazeta napisała, że ma ultimatum dwóch wyścigów. No nie wiem, czy, czy no właśnie, ma dwóch zapytać, wyścigów, co, bo to, co ma zrobić, bo to tak. trochę mało, ale, ale musi się obudzić. No po prostu musi zacząć jeździć tak, żeby być... No my tu chcieliśmy, żeby on był regularnie przed Tsunodą, a na razie on ma problem, żeby być regularnie blisko Tsunody, nawet gorszo od Tsunody, ale blisko Jukiego Cunody. Sunodę. Bardzo chciałbym się kiedyś dowiedzieć, co się tam posypało. Mam wrażenie, że to jest jakiś problem związany z, z mentalem, że, że jakby nie jestem w stanie uwierzyć w to, że gość aż tak stracił gdzieś swoją umiejętność prowadzenia, e, prowadzenia samochodów. Jasne, był szybki w, w Red Bullu w jednej ekipie, ale dobra, później w, w Renault też był szybki. Objechał i to i, i to w sposób wyraźny okona. Pierwszy sezon w McLarenie też nie Hukenberga był fatalny. I też, no? i Hulka, i, i pierwszy sezon w McLarenie... Został obiechany przez Norisa, ale nie został zgnieciony tak totalnie, więc coś się posypało od tego McLarena ewidentnie. I... Coś się, zmieni... ja wiem, co się zmieniło. W drugim sezonie w McLarenie zmieniła się formuła techniczna, mm. bo idy bardzo się zmieniły w prowadzeniu. Zrobiły się wiele twardsze, inaczej w, w ogóle trzeba brać zakręty, inaczej się docisk generuje. I to był dopiero w McLarenie w pierwszym sezonie dostał od Norisa, ale nie został zmierzony. Po mm -hmm. prostu został mm -hmm. pokonany. No tak, tak. W drugim sezonie. Totalnie zmieniły się Boidy, i tam został totalnie rozniesiony. I mi się wydaje, że to może mieć. Ricardo był ultra błyskotliwym kierowcą w samym ściganiu. Świetnie się ustawiał mhm. na to, że fantastycznie Wyprzedzał, atakował, świetnie. hamując bardzo i hamowanie. To była tak. jego najmocniejsza strona. Fenomenalny kierowca. W węższych, lżejszych, zwinniejszych samochodach. Teraz Boidy są ciężkie jak nigdy, są duże jak nigdy, mają docisk jak nigdy, inaczej się, są twarde jak nigdy, inaczej się prowadzą. Więc przypuszczam, że po prostu jest kierowcą, który w tej konkretnej formule technicznej. Już nie jest się w stanie odnaleźć i to nie był chyba jedyny chyba taki przypadek. No, być może, ale właśnie zastanawiam to, że jest w, że spośród tych kierowców, których mieliśmy w poprzedniej, jeżeli mamy teraz, jest jedyny, nie? Że, jakby, że to jest tylko on, kto aż tak się posypał. Mm. Ja w ogóle sobie nie przypominam w ostatnich latach, nie wiem, może Wam ktoś teraz przyjdzie do głowy, ale trzeba poszperać, kto aż tak się posypał. Kto wygrywał wyścigi, kto stawał na podium, kto miał pole position, a kto nagle nie jest w stanie wjechać do Q3, kiedy jego e, odpada w Q1, kiedy jego ziomek zespołu w, w, wchodzi do, do Q3. Jakby to jest dla mnie niezrozumiałe i wydaje się, że dla, dla Daniela też. Maj, czerwiec i będzie Liam Lawson w samochodzie, jeżeli to się nie zmieni. Tak. I myślę, że wszyscy bardzo na tego <grym> Liama Lawsona e, czekają. Patrzę tutaj e, na komentarze. Rafał na luzie. Czemu Daniel ma takie przebłyski? Wygrał wyścig w McLarenie. w ostatnim sezonie, też pod koniec błyszczał w jakimś wyścigu. Ale czemu brak mu tej regularności? No to właśnie nasi eksperci nad tym dywagowali. Ja też się zgadzam, że nastąpiła jakaś taka e, hulkebergizacja, że, że, że nikt inny tak bardzo się nie, nie, nie opuścił. Albo, albo byli słabi, trochę lepsi, trochę gorsi, ale jak Konstansa a tutaj rzeczywiście taki zjazd z czasów zwłaszcza Red Bulla. No to ostatnia, ostatnia kwestia, może przed powiedzcie Williams Williams bez punktów, hmm. czyli e, zobaczcie, jak to się mówi: e, e, cnotę stracili, a rubelka e, nie zarobili. Czyli, czyli olbrzymi taki PR-oska. E, no, zwłaszcza zauważyłem dla ludzi młodych, takich świeżych, świeżych kibiców Formuły 1, takich od Drive to Survive. Jak to w ogóle możliwe, że że rozbił Albon Bolit, a zabrali serżantowi, który miał tam 13 czas nawet na jednym z tych treningów. No ale wiem, że patrzycie na to pewnie szerzej. No i w trochę w Formule 1 nie jest to coś nadzwyczajnego. No to, to trochę jak Team Orders, tak? Czy słaba sytuacja uważacie jak niektórzy u nas na czacie? Słaba sytuacja. Ale absolutnie musieli to zrobić. Nie, znaczy nie musieli tego zrobić. Gdyby byli porządnym teamem wyścigowym i mieli za, samo, zapasowy samochód, mm. jak każdy z nich mieć powinien, to by nie było tej sytuacji. Wątpię i się jako takim, w tym, że nie przygotowali trzech podwozi, jak każdy szanujący się team. Jeszcze musieli wybierać, wyścigi... czy, czy, czy robią części zapasowe, czy trzecie podwozie. Tak, macie <laughs> trzy pierwsze tory, dwa na torach ulicznych, przy czym jednym z tych torów jest Arabia Saudyjska, gdzie było większe ryzyko, że... Jak... Logan Sargent rozwalił znowu samochód, bo to on bardziej rozwalał. Jak na ironię w Australii się to wydarzyło i zrobił to Aleksander Albon i w tym samym zakręcie, gdzie w zeszłym roku rozwalił samochód. Niedopuszczalne, żeby za, żeby nie było zapasowego podwozia. I to, to się tutaj zaczyna i to się bił w piersi oczywiście James Wals, bo jest świetnym mówcą, no ale co to zmienia? Nie, do tej sytuacji nie powinna nigdy dojść. To jest prawie tak słabe, chociaż jeszcze nie tak jak kiedy Claire Williams zarządziła, że Robert Kubica ma zakończyć udział w wyścigu, dlatego że się George'a zwalił, żeby części były na dalszą część sezonu. I jeszcze powiedziała, że każdy inny zespół by tak zrobił, co było absolutnie już takim tak bezczelnym kłamstwem, że się w głowie nie mieści. To to jest takie pokłosie właśnie tej filozofii Claire Williams. To, to, ta sytuacja nie powinna mieć miejsca w ogóle. Zobaczcie, Emil Kapusta, za nas takie porównanie. Jakbyście się czuli, gdyby w, w waszej firmie pracując przy megaprojekcie, kolega zalał kawał komputer, a to Wy musielibyście iść do domu, bo kolega przejąłby wasz sprzęt. Dobra, no ale jak byłbym. Regularnie spóźniającym się, spóźniającym się gościem do pracy, który nie... robiącym błędy w obliczaniach, który tak, który, który cztery razy w miesiącu robi, robi szkody dla firmy, i, i, i no widać, że po prostu jestem gorszym pracownikiem. No, nie no wiadomo, dla Logana, jakby. Znaczy... To jest jeden błąd, że nie mieli na a drugi błąd, że zostawili Logana na drugi sezon. I to jest po prostu też kara mm. za to, że jakby James Wallace mówi, nie, my w niego wierzymy. No, no no nie wierzycie w niego, no halo, no jakby nie dajecie mu samochodu, zabieracie mu samochód na weekend, bo w niego nie wierzycie. Jak ten gość ma się odbudować? Jakby po ludzku jest mi jego szkoda, no bo po prostu jest kiepskim, znaczy kiepskim jak na standard Formuły 1 yy, kierowcą i nie odnalaz tego tempa i raczej nie odnajdzie. No a jeszcze kiedy dostaje po prostu prosto w twarz od swojego mm. szefa, który mówi mu, siadaj stary, alex jedzie po punkty, bo ty i tak przecież nic nie zdziałasz. no to no, słuchajcie, no, problem zaczyna się w Miliamie, natomiast no. w momencie, w którym już e, takie decyzje, a nie inne podjęli i tak operują, no to w tym momencie musieli pozostać konsekwentni i rzeczywiście e, dać ten samochód Albonowi. To jest e, to, na co zwraca uwagę James Wał, tłumacząc tę sytuację. Oni jadąc do Australii, wiedzieli, że pięć ekip drugiej połowy stawki zdobyło przez pierwsze dwa wyścigi łącznie razem jeden punkt. Więc jeżeli wiesz, że o ten jeden punkt możesz walczyć, Oto dziesiąte miejsce, to ten jeden punkt jest punktem na, na o wielkiej, wielkiej wadze. I tak, i Aleks Albon daje większe szanse, że ten, że ten punkt wywalczy. Więc sami postawili się w beznadziejnej sytuacji, natomiast no, w tym momencie to, to już było jedyne rozsądne rozwiązanie. Jak byś była szefową, to też byś taką decyzję podjęła? Oczywiście. Ja też bym taką podjęła. Ale y, widzowie komentują, duch szefowej nadal unosi się nad, <grym <grym> y, nad Williamsem. To jeszcze powiedzcie tylko, czy y, cała ta sytuacja jakby pomoże y, serżantowi w na przykład w odnowieniu kontraktu, bo będzie W się na przykład może Bo Wals, widziałem go, chwalił za, za, za lojalność, okazał się prawdziwym team playerem. Ja myślę, że może, chociaż jest za wcześnie w sezonie, ale to nie byłaby pierwsza taka sytuacja, kiedy jakieś takie kwestie emocjonalne, czy po prostu no, zwykłe jakieś przyzwoitość, czy, czy, czy współczucie, czy wyrzuty sumienia sprawiły, że podjęto decyzję. Nie do końca zgodne z, ze zdrowym rozsądkiem. To jest po prostu środowisko ludzkie i ludzkie decyzje są podejmowane, a ludzkie decyzje są czasem mniej, czasem bardziej trafione. No moim zdaniem, Logan musiałby znaleźć chociaż troszkę tak, tempa. Na bo pewno. bo, hmm. bo bez tego, bo bez tego tempa to musiałby wpłacić, nie wiem, po połowę, połowę budżetu zespołu 70 baniek, żeby, bo, to, bo to nie ma sensu. Nie? No, ale ten fotel jest potrzebny dla Antona Lego, Bo raczej Antona, no mi się wydaje, jednak będzie jest, przed jednak do Williamsa niż do. To Czyli wiatr w oczy Logana Serżanta. To na koniec jeszcze powiedzcie, Maciej Sasquatch pyta o Has. Dużo ciepłych opinii, z waszej strony widziałem, dla ekipy Hasa. Solidne punkty dla Hasa oraz RB. Która z tych dwóch ekip zakończy wyżej w tej formie, biorąc pod uwagę, że RB ma znów tylko jednego kierowcę? <śm> <śm> Likiar <śm> na Jak Likiardo tak? nie można liczyć. Czy, no co, czy Has też tak może? Słucham? Na Sunodę to, no to też tak bardzo nie można liczyć. Na razie znaczy sam, bo super wyścig pojechał super weekend w ogóle mm -hmm. bardzo mi to cieszyło, ale na trzy weekendy, trzy bardzo dobre kwalifikacje, ale wyścig tylko jeden dobry. Mm. A w, punkty zdobyły się wyścigu, Więc cały czas jeszcze to jednak has mimo tego, że jest to Dream Team Steinera, to jednak to są solidni dwa kierowcy: Magnussen i, i Hulkenberg. Mają swoje wady bardzo oczywiste, ale jednak mają też swoje zalety inaczej, by ich tam nie było w ogóle. Tak więc lepszy skład na razie ma HAS, lepszy bolid ma moim zdaniem Vikarp, bo jeżeli tsunoda, wreszcie bardzo szybki kierowca, i jest w stanie robić w nim takie wyniki, to są kierowcy, którzy są w stanie częściej dowozić jeszcze do mety, więc Vikarp ma lepszy samochód, też oparty na Red Bullu w dużej mierze, ale HAS jest oparty na Ferrari, hmm. który też jest bardzo szybki, to też jest taka prawidłowość, zwróćcie uwagę, tak? Red Bull jest hmm. satelickim teamem, znaczy Vikarp, satelicki team Red Bulla a HAS taki jest tak naprawdę satelickim Ferrari. Oba zespoły znowu poszły do przodu, Ferrari mocno się poprawiło, HAS nagle zdobywa punkty. Więc będzie tu bardzo ciasno i faktycznie to jest dwóch... Kierowców przeciętnie lepszych od składu Wikarba kontra lepszy samochód Wikarba. w zdaniem. W, w Hasie mam wrażenie, są zaskoczeni, jak słabo inni zaczęli ten, ten sezon, bo o Komatsu mówił wyraźnie, że nie no, no przyjedziemy na początek tego sezonu i będziemy regularnie po prostu Ostatnie. na ostatnich miejscach. No i co my też mieliśmy myśleć, kiedy szef zespołu mówi, no nie, w ogóle na razie to w ogóle nie patrzcie na nas jako na potencjalnych tutaj zdobywców punktów, a oni mają drugi wyścig z, z punktami, więc wow i, 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 i duże brawa za to, jak to. Tak. No, na dzień dobry odpada w tej chwili Alpine odpada Steak, odpada hmm. sergeant z jakiejś rywalizacji. To już jest pięciu no kierowców, którzy. Których, Daniel Daniel, sześciu, których na dzień dobry masz z tyłu. Do no. tego niech ci odpadnie tak jak tutaj dwóch z czołówki i jest się o co bić. Tak. E, no to na koniec tylko powiedzcie, że przywałam znów czarka tutaj, plakat. E, Suzuka, Japonia, czy tam. E, Znów Red Bullę mogą zawieść tak bardzo jak Opa. w Australii? A czy nie. O, nie, to nie, wow. to nie. czekać na koniec Z pytania. Z zmieniło ci się. <laughs> czy, znów, czy znów możemy się spodziewać tak dobrej jazdy Ferrari? Mi się wydaje, że Suzuka jako tor bardziej klasyczny, lepiej nagłumowany, bardziej przyczepny, na którym rządzi aerodynamika i dobry silnik e, Hondy. <laughs> nie tylko oczywiście, ale... Wiadomo, o jaki samochód chodzi, wiadomo, kto po nim stąpał. Tak. No to jednak y, faworytem jest Red Bull, ale pojawia się ten element niezawodności, mm. bo tam wyjęto silnik Verstappenowi mm. po tak, tym tak. dobiciu i uszkodzeniu podłogi, bo jednak coś tam się z tymi hamulcami popsuło. Złośliwi twierdzą, że to ten, że to Christian Horner tam przekręcił, <laughs> żeby dać modemu nauczkę. Formalnie patrząc na to, jak się to układało dotychczas na takim torze jak ten, aerodynamicznym bardzo i właśnie o normalnej nawierzchni klasycznym, to Red Bull powinien mieć przewagę i to taką Widoczną. Ale jeszcze raz mam nadzieję, że się mylę. Tak jak i Maciek, mam nadzieję. Nie wiem, co ona sądzi o tym. Na Chiny czekam bardzo. Mm. Myślę, że Chiny są tym pierwszym terenem, który daje potencjał na jakieś takie rozstrzygnięcia no, bliżej jakoś ciekawsze. A co do Japonii? Zobaczymy, czy będziemy mieć podobne analogie do zeszłego roku, rok temu w, po tym, jak w Singapurze Red Bull przegrał w Japonii, zmiótł wszystkich, więc teraz tak. zobaczymy, czy tak samo po zwycięstwie Sainz, czy będziemy mieć taką przewagę na tym torze, jak miał rok temu na tym innym etapie sezonu właśnie tutaj na Suzuka. I ciekawa może być walka, być może McLarena z Ferrari, bo dla McLarena to jest dobry mm. tor, bardzo szybkie tak, tak? zakręty, mm -hmm. oni w takich warunkach czują się bardzo, bardzo dobrze, a już w Australii pokazali, tak. że ten Tempo, tempo jest. Tak. Oskar Piastri tuż za podium mm. w swoim domowym. Wyścigu. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek Pole Position. Zwidzimy się w takim razie tuż po Grand Prix Japonii. A ja bardzo dziękuję Wam za wszystkie pytania. Widzieliście, że staram się różnych autorów tu przywoływać. Też ciężko opanować czat, gdy jest tak dużo tutaj wpisów, w które trzeba się w przeczytać. A tu słucham przecież jednocześnie ekspertów, którymi byli Alda Marciniak, Dzięki Piękne. Via Play. Maciej Jermakow również, Pia Play i Cezary Gutowski. Dzięki i do zobaczenia. Na antenie kanału sportowego dzisiaj jeszcze piłka nożna, czyli konferencja prasowa, 16.30 chyba. Tomasz Machowski zaprasza, a w Cardiff Michał Probierz i Jan Bednarek. Zapraszamy serdecznie.